Hej, witajcie w kolejnym odcinku Sej Zagrajmy Mega Man X1. W poprzednim odcinku byłem głupi. Głupi, ponieważ w poziomie Spark Mandrew ominąłem Subtank, czyli magazyn, w którym magazynujemy HP, czyli te bateryjki. I ominąłem je. Więc musiałem powrócić się i zebrać to. Poza naganiem oczywiście. Ale dzisiaj przejdziemy sobie do dwóch bossów, Mavericków. I jest nim Launch Octopus oraz... gdzie on? A, Boomer Kuwanger. Ale najpierw przejdziemy sobie do Launch Octopusa. I jest to... robot ośmiornica. I pewnie zgadniecie, albo nie, jego poziom znajduje się, no właśnie. Będą nas atakować właśnie te bardzo wnerwiające żółwie, bo są tak wytrzymałe. Au. I co to jest? To jest żaba? Nie, to nie jest żaba. I teraz czas na największy absurd, czyli robot w oceanie, pod wodą. To ma sens. To ma sens i jesteśmy atakowani przez... jak to się nazywa? Ten. Koń morski? Nie, coś... What? What? Okej, okay, i teraz czas na chyba najbardziej wkurzającego minibossa z całej gry. Jego główne ataki, czyli atakuje nas tymi małymi robocikami, które nie są aż takie wnerwiające. Także chyba atakuje laserem, ale tego nie widziałem. Ale jego najbardziej wkurzający atak jest to wsysanie. Będzie nas wsysać do przodu, czyli do tej gigantycznej roboryby. A także... w przeciwnym kierunku. I tutaj jest najbardziej wnerwiająca część, bo tu są kolce. O fuck, myślałem, że szybko wyskak... I teraz w tą stronę... Ech. Najlepiej... Au. No tak! O! Nie! Fuck! Okej. Okay. Wiele razy ginąłem. Okej. Okay. Już mam trochę pattern na niego. Że kiedy skończy... O! Pięknie! Za pierwszym razem. Kiedy skończy przyzywać te małe... rybki. Wtedy trzeba skoczyć. Tu są wiry i po tych wirach możemy skoczyć. I ten wir użyjemy, żeby wejść do tej... do tego statku. Wejść teraz. Okej. Okay. Teraz musimy strzelać. Strzelać. I proszę bardzo. Au, nie wiem czym dostałem. O, chyba tymi bombami. Platforma się niszczy, idziemy na dół. A tam czeka na nas specjalna nagroda. Jednak, żeby tą nagrodę dostać, trzeba pokonać minibossa, który jest wyjątkowo prosty. I taki spoiler mały, ten miniboss się pojawi jeszcze w tym poziomie. I tutaj nie pamiętam, co dostajemy, jak się go pokonuje. Wiem, że strasznie... Cholernie długa ta walka jest. I bardzo chciałbym wejść na niego, bo tak, można na niego wejść. Ale nie daje mi szansy na to. Więc nie wiem, czy to przyspieszę. Bo ta walka naprawdę jest długa. Gdybym miał szansę, żeby na niego wejść, wtedy ta walka by się szybciej skończyła. Widzieliście to? Nie patrzyłem się na podłogę. O, pięknie, dobra.
Nie było aż tak długie. Trochę mi się emulator zacina, czy mi się wydaje. Ale to chyba jest normalne. Dobra, dostajemy energię. I mamy nagrodę. O! Zwiększa nam maksymalną ilość zdrowia. Tych serduszek jest 8. Chyba to mówiłem już jeden raz. I teraz zgadnijcie, jaki miniboss nas czeka. Wow! I teraz jest łatwiej, ponieważ możemy sobie na niego wejść. I a o! To nie wiedziałem, że potrafi. Okej, tu jest. Trochę to... O Jezu, nie... No... Wyjdź! Walcz na oślep jak mężczyzna. O fuck. Dobra, nie. Fuck, fuck, fuck! Pakuję ci tyle... O! Ja wejdę tu. Pięknie. I to był chyba ostatni segment w tym poziomie. Tak, ten poziom nie jest wyjątkowo długi. Tylko jest nerwiący, no. Ale hej, przynajmniej nie porusza się tak szlamazarnie jak Sonic w wodzie. A tutaj przechodzimy do bossa. I jego chyba słabością jest Rolling Shield. I ten Rolling Shield będzie przydatny, bardzo przydatny, kiedy zdobędziemy ulepszenie do X-Bustera. Będzie tak przydatny, że oh boy! A, on tworzy tornado, wystrzeliwuje torpedy, które obrażeń... O kurna, dobra, to jest ciężkie. To jest ciężkie! To jest ciężki boss. Jak mówiłem, jego ataki to wystrzeliwanie tych torped w naszą stronę. Nie zadają jakoś dużo obrażeń, także wystrzeliwuje takie mini roboty. A, można te torpedy niszczyć za pomocą Rolling Shield, to jest chyba za pomocą tych zwyczajnych pocisków naszego X-Blastera. Także tworzy taki duży wir. Dobrze, że jesteśmy pod wodą, to unikanie tego jest łatwiejsze. No i dobrze, że mamy Rolling Shield, bo gdybyśmy walczyli za pomocą X-Bustera, no to trochę by to potrwało. X-Buster mi się zmienił. Znaczy, nie, dobra, Rolling Shield, okej, okay, dobra, już nic nie mówiłem. Zrobię z ciebie takoyaki, yeah! I zwycięska poza! Haha! I teraz pora na jego broń. Dostaliśmy Homing Torpedo? Nie wiem, czy to literówka, ale nie wiem, czy to miało być Homing. Homing Torpedo? Czy co, ale. Okej! Okay. Nieważne, ta broń jest samonaprowadzająca i jest całkiem przydatna na właśnie tego bossa i nim jest Boomer Kwanger. I taki fun fact, nie wiem czy jest prawdziwy czy nie, albo zapomniałem. W Mega Man Maverick Hunter X, czyli remake'u tej gry na PlayStation Portable, on nazywa się Boomerang Kwanger. I nie wiem czy Kwanger chyba znaczy takiego Skarabeusz, czy coś takiego? Nie wiem, czy to, co mówię, jest teraz prawdziwe. Mamy tutaj kolejny wkurzających przeciwników, czyli... tacy przerobieni Sniper Joe z klasycznych gier serii Mega Man. Tylko, że tym razem coś im się pokiełbasiło z epoką i udają... średniowiecznych udają tego. Klony. To są po prostu klony Knightmana. Tutaj kolejny segment. Będziemy trochę zachowywać się jak James Bond.
będziemy musieli unikać tych kloserowych linii. Tutaj kolejny segment z żółwiami i tym razem, o Jezus Maria, to ma obrażenia obszarowe. Ukryjcie się za tymi bloczkami. Okej. I nie wiem, gdzie dokładnie jesteśmy. A teraz czas na segment, który będzie... chyba zginę. Jezus Maria, ile was jest? Okej. Już. Dajcie mi spokój. Dobra, zwalnia się. Co ja chciałem powiedzieć? A, ten segment będzie... Będziemy go widzieć już w późniejszych grach, bo widziałem gameplaye. A, i jeszcze coś. Chyba tego dnia, albo wczoraj, nie pamiętam już, wyszło Mega Man X Legacy Collection. I prawdopodobnie w następnym odcinku będę używał wersji z tej gry. Mega Man X Legacy Collection 1. To także jest też... Ała! Naprawdę? Naprawdę? Ach. Bo też jest... Znaczy Mega Man X Legacy Collection 1 i X Legacy Collection 2. Trochę jest to zdzierstwo. Znaczy... Chyba nie, to nie jest drogie. Muszę chyba sprawdzić na Steamie, ile to kosztuje, bo chyba na Steamie to jest. Teraz taka moja opinia na temat części. Myślę, że fajnie by było, gdyby po prostu zrobili... Po prostu wzięli te wszystkie gry z X-a jako jedno. A nie tylko... Mega Man X Legacy Collection 1, który zawiera cztery gry, pierwsze cztery gry z serii Mega Man oraz Mega Man X Legacy Collection 2, który zawiera część 5, 6, 7, 8. I no to trochę z się. A teraz tego hardtanka nie wiem, czy zdobędę, bo muszę mieć ulepszenie ręcznej armatki. Słyszałem, że da się tu skoczyć. Ale nie wiem, czy chcę marnować materiał. Więc... Przepraszam, nie będę marnować materiału. Można zdobyć hard tanka za pomocą ulepszonej wersji strzału Shotgun Ice. A także można zdobyć hard tanka, zdobywając broń... Serio? Zdobywając broń od bossa, którego zaraz pokonamy. Ten segment jest wkurzający. Au. Dobra, w końcu. Ojeju. Dobra, zmierzamy już ku końcowi. Oczywiście nie gry, tylko poziomu. I to jest już koniec. I teraz pora na jednego z prostszych bossów, tak mi się wydaje. I jest nim Boomer Kuwanger. I on ogólnie, jego ataki to po prostu będzie częściej biegał na nas niż atakował. Rzuca także tymi swoimi rogami. I trochę w naśladowaniu przypomina Catmana. Chyba wiele postaci z tej gry naśladuje przeciwników z pierwszej serii Mega Man. Wow, już go pokonaliśmy! To było szybkie. Nie zdobyliśmy hard tanka, więc prawdopodobnie nie będę was męczył już. Mam na myśli, że nie będę tego nagrywał, jak zdobyłem tego hard tanka, po prostu go sobie zdobędę. I zdobywamy Boomerang Cutter. I za pomocą tego, ta broń jest bardzo pożyteczna, ponieważ za pomocą tej broni będziemy mogli zdobywać przedmioty, które są poza naszym zasięgiem.
Na przykład, poza ścianą jest jakiś subtank. Nie mogę go zdobyć, bo jest poza ścianą. No to wezmę sobie boomerang cutter. Boomerang cutter łapie ten przedmiot i boomerang cutter wraca do nas. I zdobywamy subtanka. I... tak... to by było na tyle chyba w tym odcinku. W następnym odcinku prawdopodobnie zmierzymy się z resztą bossów, czyli Stink Chameleon, Storm Eagle oraz na końcu prawdopodobnie Flame Mammoth. I po drodze zdobędziemy trochę rzeczy, które zostawiliśmy w poziomach. Ale dobra, kończąc, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Datte bajo!